Dzień dobry. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Filozof czyta. Cóż filozof mógłby czytać dzisiaj w czasie wielkiej narodowej kwarantanny? Czyta książkę Alberta Camus, Dżuma. La peste po francusku. La peste oznacza również zarazę, a więc można powiedzieć, że idealnie pasuje do tej sytuacji, w jakiej teraz się znaleźliśmy. Ale żeby zachować właściwy porządek, chciałbym opowiadać o książce, a dopiero na podstawie książce, o ile w tej książce to się znajdzie, snuć odniesienia do czasów dzisiejszych. Książka Alberta Camus powstała ponad 70 lat wcześniej. Dotyczy dżumy. Dżumy, zarazy. Ta choroba wciąż trwa. W zeszłym roku podobno na świecie umarło na nią 200 osób, zwykle na Madagaskarze. Oczywiście ta choroba ma inną estetykę. W książce Alberta Camus zaczynała się tym, że wychodzą szczury, wychodzą z domów, mrą na ulicach. Pchły, które nosiły ze sobą, którymi zarażały ludzi, przeskakują na nich, ludzie umierają. Ci, którzy są zapchleni, są wzywani do punktów medycznych. Dzisiaj jest to zupełnie inna sytuacja. Kombinezony prawie kosmiczne, respiratory, urządzenia, czystość, higiena. Ale w tym wszystkim ludzie się nie zmienili. Dlaczego Albert Camus tak trafnie pokazał, jak ludzie zachowują się w czasach zarazy? Dlatego, że sam nosił w sobie bakcyla dżumy. Chorował na gruźlicę. Wtedy, kiedy pisał tę książkę, miał jej szczególny atak, szczególnie silny atak. Przeżywał go. Więc można powiedzieć, że ta książka została napisana przez osobę zarażoną. Albert Camus był laureatem Nagrody Nobla. Książka została wydana w 1947 roku po wojnie, a więc Albert Camus miał w swojej głowie wspomnienie masowych śmierci, morderstw, zabójstw. Wspomnienie czasu wojny, kiedy życie ludzkie się nie ceni, kiedy się zabija, nie zauważając tego. Albert Camus w książce, w dziele, wielkim dziele profesora Tadeusza Gadacza, Historia filozofii XX wieku, Nurty, tom drugi, znajduje się w dziale filozofii egzystencji. Nie jest uważany za egzystencjalistę, gdyż Sartre, można powiedzieć, że w pewnym sensie zrezerwował to pojęcie dla siebie, stając się tak sławny i w sytuacji, kiedy jego poglądy stały się równoznaczne z określeniem tego, co to jest egzystencjalizm. Albert Camus w książce profesora Gadacza jest określany jako filozof absurdu. Absurd, a więc rzecz sprzeczna logicznie, niedorzeczna, a więc niedorzeczy, bezsensowna, czyli coś, co jest bez sensu, coś, co nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczy, coś, co nie powinno istnieć, a istnieje. Jaka była postawa Alberta Camus w stosunku do absurdu? Cytuję. W życiu nie można uciekać przed absurdem. Dlatego Camus nie akceptował jako wyjścia z absurdu ani samobójstwa, ani skoku w wiarę. Skok w wiarę to jego zdaniem filozoficzne samobójstwo. Istotą filozofii jest bowiem stan zawieszenia rozumu. Jaki jest cel przyjęcia tej świadomości,
istnienie absurdu, jaki jest cel uświadomienia sobie, że świat jest absurdalny, że życie człowieka jest absurdalne. Dalej, przez świadome przyjęcie kondycji absurdu osiąga się jasność widzenia i uczciwość. Jasność widzenia i uczciwość. Właściwą postawą wobec absurdu życia jest pozbawienie się jakiejkolwiek nadziei. Dlaczego właśnie nadziei? Wydaje się, że nadzieja jest tym, co jest najbardziej potrzebne w takiej sytuacji, w sytuacji zarazy, w sytuacji dżumy. Odpowiedź, cytat ciąg dalszy. Gdyż nadzieja wbrew ogólnemu przekonaniu jest równoznaczna z rezygnacją, a żyć to znaczy nie rezygnować. Obecność w czasie, przytomność życia możliwa jest tylko wtedy, gdy na nic się już nie czeka. Brak nadziei nie oznacza jednak rezygnacji. Żyć w obliczu absurdu to być człowiekiem zbuntowanym. I tyle powinno nam wystarczyć, aby zacząć czytać tę książkę filozoficznie. Pierwsze pytanie, czym jest dżuma? Czym jest koronawirus? Być może odpowiedzi Alberta Camus nie spodobają nam się. Być może nie jesteśmy gotowi je zaakceptować. Być może minęło tyle lat, jedno pokolenie wymarło i jego odpowiedzi są nieaktualne. Zobaczmy, czy taka jest prawda. Czym jest dżuma według Alberta Camus? Dżuma jest przede wszystkim absurdem. Dżuma jest, cytat ze strony 189, dżuma to życie od i wszystko, a więc dżuma jest życiem. Albert Camus jest egzystencjalistą w tym sensie, że doświadczenia życiowe, że życie, przeżywanie życia jest dla niego ważniejsze od tego, jak my to nazwiemy, od tego co, a więc od istoty. Egzystencja poprzedza istotę, a więc życie powinno być pierwsze, świadome życie, życie wolne. Dlatego absurd dżumy jest tym szczególnym wyzwaniem dla człowieka. Jeżeli dżuma jest życiem, to znaczy, a dżuma przynosi śmierć, to znaczy, że śmierć jest życiem. Paradoksalne stwierdzenie, absurdalne, jak wiele innych, to znaczy, że wobec świadomości śmierci, wobec zagrożenia nią, wobec tego, że ona się wydarza wokół nas, zaczynamy żyć. I dlatego ta odpowiedź Alberta Camus, że bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika, że nadejdzie być może dzień, kiedy na nieszczęście ludzi i dla ich nauki, więc taki jest cel dżumy. Nieszczęście ludzi, w nieszczęściu człowiek poznaje drugiego człowieka, w nieszczęściu człowiek zaczyna żyć i dla nauki zdobywa jakąś wiedzę. A więc, kiedy na nieszczęście ludzi dla ich nauki, dżuma obudzi swe szczury i pośle je, by umierały w szczęśliwym mieście. Jaka jest dżuma? Popatrzmy jeszcze na inne odpowiedzi, jakie udziela. Dżuma jest monotonna, więc nawet w pewnym momencie Albert Camus porównuje ją do administracji. Rzecz w tym, że nic nie jest mniej efektowe niż plaga. Wielkie nieszczęścia już dzięki swemu trwaniu są monotonne. We wspomnieniu ludzi, którzy je przeżyli, straszne dni dżumy nie ukazują się jako wielkie i okrutne płomienie, lecz raczej jako niekończące się dreptanie, miażdżące wszystko po drodze. Nie, dżuma nie miała nic wspólnego z wielkimi, pełnymi egzaltacji obrazami, które prześladowały doktora Rieu na początku epidemii. Przede wszystkim była przezorną,
i nienaganną, dobrze funkcjonującą administracją. Dżuma jako życie jest pewną formą administracji, czym administruje? Administruje śmiercią. Dżuma wydaje się być ożywiona. Dżuma odchodzi wtedy, kiedy sama chce. Cofa się niespodziewanie. Kolejny cytat. Strategia walki nie zmieniła się. Bezskuteczna wczoraj, dziś na pozór szczęśliwa. Zdawało się tylko, że choroba wyczerpuje się sama z siebie, a może też cofa się, osiągnąwszy wszystkie swoje cele. Jej rola w pewien sposób się skończyła. Jaka jest więc rola dżumy? Jaka jest rola dżumy? Rola dżumy to przywrócić życie. Dlaczego właśnie dżuma? Dlaczego nieszczęścia? Dlaczego śmierć ma przywracać życie? Zobaczmy, jak Albert Camus opisuje stan miasta, do którego ta dżuma przybywa. A więc i to będzie znamienne, że to samo miasto przed dżumą jest brzydkie. To samo miasto po dżumie staje się już innym miastem. Zaraz będziemy na podstawie cytatów to śledzić. Ci ludzie, którzy przed dżumą byli byle jakimi, po dżumie stają się ludźmi. Posłuchajmy, jak on to opisuje. Jak opisuje miasto, do którego przychodzi dżuma. Zastanówmy się, czy my tak samo nie patrzymy na to, co nas otacza, na miasto, w którym żyjemy. Miasto, trzeba przyznać, jest brzydkie. Wygląda spokojnie i dopiero po pewnym czasie można zauważyć, co je odróżnia od tylu innych miast handlowych pod wszystkimi szerokościami. Jakże wyobrazić sobie na przykład miasto bez gołębi, bez drzew i ogrodów, gdzie nie uderzają skrzydła i nie szeleszczą liście, miejsce nijakie. Dalej, wiosna oznacza jedynie jakość powietrza lub koszyki kwiatów. Wiosnę sprzedaje się na targach. Jesienią natomiast po to błota. Pięknie bywa tylko zimą. To samo miasto po ustąpieniu dżumy. Rije spogląda na nie z tarasu, z dachu. Wielkie i zimne niebo migotało nad domami niedaleko wzgórz. Gwiazdy nabierały twardości krzemienia. Morze szumiało głośnie u stóp skał, powietrze było nieruchome i lekkie, wolne od brudnych powiewów, które przynosił ciepły wiatr jesienny. Zgiełk miasta wciąż uderzał tarasy wraz z odgłosem fali, ale ta noc była nocą wyzwolenia, a nie buntu. Daleka czerwień wśród czerni zdradzała bulwary i iluminowane place. Wolnej teraz nocy pragnienie nie trafiało już na przeszkody, jego głos dochodził do Rie. Z ciemnego portu wzlatywały rakiety towarzyszące oficjalną zabawą. Miasto powitało je głuchym i głośnym okrzykiem. A więc to miasto żyje, to miasto ma bulwary, okazuje się, to miasto ma iluminację, to miasto krzyczy. To miasto zaczęło żyć po okresie dżumy. Ale jacy są ludzie, których dotyka dżuma, do których dotyka zaraza? Są to ludzie, którzy żyją mocą przyzwyczajeń. Czy żyjemy mocą przyzwyczajeń? Posłuchajmy, jak żyli ci, do których przyszła dżuma Alberta Camus. Najdogodniej można poznać miasto, starając się dociec, jak się w nim pracuje, jak kocha i umiera. W naszym małym mieście, może za przyczyną klimatu, wszystko to robi się razem, z miną jednako szaleńczą i nieobecną. To znaczy, że ludzie tu się nudzą i starają się nabrać przyzwyczajeń. Nasi współobywatele dużo pracują, ale zawsze po to, by się wzbogacić. Dalej. Interesują się przede wszystkim handlem i zajmują się głównie, jak to sami nazywają, robieniem interesów. Oczywiście mają również upodobania do prostych radości. Lubią kobiety, kino i kąpiele morskie. Bardzo jednak rozsądnie zachowują sobie te przyjemności na sobotę wieczór i na niedzielę, usiłując w inne dni tygodnia zarobić dużo pieniędzy. I ciąg dalszy.
Wszyscy nasi współcześni są tacy, bez wątpienia. Nic dziś bardziej naturalnego niż ludzie pracujący od rana do wieczora, którzy potem przy kartach, w kawiarni i na gadaniu tracą czas, jaki pozostał im do życia. Ale są kraje, gdzie ludzie od czasu do czasu nabierają podejrzeń, którzy od czasu do czasu podejrzewają istnienie czegoś innego. Na ogół nie zmienia to ich życia, ale zaznali podejrzeń. A to zawsze jest wygrana. I to są ludzie, których dotyka dżuma, więc ludzie żyjący przyzwyczajeniem. Czy przyzwyczajenie jest życiem? Egzystencjaliści chcieli, aby to życie było intensywne, aby było doświadczane, więc abyśmy sobie w każdej chwili zdawali z tego, że żyjemy, że oddychamy, że kochamy przede wszystkim, że jesteśmy wolni. Chodzi o intensywność przeżywania życia. Przyzwyczajenie tę intensywność likwiduje. Przestajemy odczuwać, że żyjemy. Często życie mija, a my tego nie zauważamy. Jak ludzie zaczynają patrzeć na siebie, gdy mija dżuma? Każdy nosi w sobie dżumę, nikt na świecie nie jest od niej wolny. I trzeba czuwać nad sobą nieustannie, żeby w chwili roztargnienia nie tchnąć dżumy w twarz drugiego człowieka i żeby go nie zarazić. Mikrob jest czymś naturalnym. Reszta, zdrowie, nieskazitelność, czystość, jeśli chce pan tak to nazwać, to skutek woli. I to woli, która nie powinna nigdy ustawać. Uczciwy człowiek, który nie zaraża niemal nikogo, to człowiek możliwie najmniej roztargniony, a trzeba woli i napięcia, żeby nie ulec nigdy roztargnieniu. Tak Rie to bardzo męczące być zadżumionym. Kresem zmęczenia. Dlatego jednak ci nieliczni, którzy chcą z tym skończyć, znają kres zmęczenia, którego nic ich nie uwolni, prócz śmierci. A więc prawdziwe życie to nieustanne czuwanie. Doświadczanie jest czuwaniem nad tym, co się dzieje. I rada dla nas na dzisiaj: nie być roztargnionym, po to, by kogoś nie zarazić. A więc mieć wolę, być możliwie najmniej roztargniony, bo przecież wszystkiego nie potrafimy przewidzieć. Ale żeby być najmniej roztargnionym, jak to jest możliwe, trzeba napiąć swoją wolę, trzeba się sprężyć. I całe życie według Alberta Camus jest właśnie takim napięciem woli, sprężeniem. To życie prawdziwe, to, które wydarza się, które dzieje się wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że jest w nas bakcyl dżumy. I cóż jest tym bakcylem dżumy? Tym bakcylem dżumy jest tak naprawdę śmierć. Śmierć, nikt nie chce słuchać o śmierci, chociaż tak naprawdę to jest jedyna pewna rzecz, która spotyka nas w życiu. I ta śmierć, doświadczenie tej śmierci zmienia nasze spojrzenie, tak jak zmieniło spojrzenie całego miasta, jak się zmieniło miasto po dżumie, miasto, którym ludzie przestali umierać, masowo przestali umierać. Kolejny fragment. Dżuma zmieniła miasto i nie zmieniła go. Teraz nasi współobywatele będą pragnąć najgoręcej, żeby wszystko wyglądało tak, jakby nic się nie zmieniło. A zatem w pewnym sensie nic się nie zmieni. W innym jednak sensie, nawet przy dobrej woli, nie można wszystkiego zapomnieć i dżuma pozostawi ślad, przynajmniej w sercach. A więc dżuma to doświadczenie śmierci, doświadczenie tego, że przemijamy, które daje intensywność, sprawia, że nasze życie jest intensywne, jest związane ze śmiercią. Jaka jest ta śmierć
zanim nastąpi dżuma, zanim sobie uświadomimy to, że nosimy w sobie ten bakcyl. Śmierć jest niewygodna i to jest znamienna rzecz. Cytuję, bo trudno je zastąpić swoimi słowami, tak piękny tekst. Bardziej oryginalna w naszym mieście jest trudność, z jaką przychodzi tu umierać. Trudność nie jest zresztą właściwym słowem i raczej należałoby mówić o niewygodzie. Nigdy nie jest przyjemnie chorować, ale są miasta i kraje, które podtrzymują nas w chorobie. Miasta i kraje, gdzie można w pewien sposób popuścić sobie cugli. Pomyślcie więc o kimś, kto ma umrzeć w pułapce, oddzielony od innych setkami ścian trzeszczących od żaru, gdy w tej samej chwili cała ludność rozmawia przez telefon lub w kawiarniach o wekslach, frachtach morskich i dyskontach. Zrozumiecie, jak niewygodna jest śmierć, nawet nowoczesna, jeśli zjawi się niespodzianie w skwarnym mieście. Jak niewygodna do tej pory, jak niewygodna jest śmierć, my wiemy również dzisiaj. Koronawirus wzbudził zainteresowanie statystykami. Okazuje się, że codziennie umiera około 1100 Polaków. Umierają w szpitalach, a więc z dala od społeczeństwa. Społeczeństwo o tym nie wie. Te niewygody umierania w pobliżu nas przenieśliśmy, przerzuciliśmy te funkcje na szpitale. Każdy człowiek, który umiera, niezależnie od tego, czy ma 20 czy 100 lat, umiera na jakąś chorobę, bo szpital zawsze postawi jakąś diagnozę. 1100 osób umiera niezauważalnych. Dopóty nie było koronawirusa, nie wiedzieliśmy o tym. Ja o tym nie wiedziałem, że tak dużo osób codziennie, tak dużo Polaków, 1100 Polaków, 1100 moich współobywateli codziennie odchodzi z tego świata. Oczywiście wiedziałem tylko o tych, którzy odchodzą medialnie, a więc ci, których śmierć wydarzyła się razem ze śmiercią innych. Wypadki, gdzie zginęło więcej niż kilka osób, 5, 10, autokar, śmierć gdzieś za granicą. Pierwsza rzecz, którą konsul robi, pyta, czy był tam również nasz obywatel i cała Polska się tym interesuje, czy zginął jakiś człowiek, więc jest to śmierć w jakimś sensie wyróżniona. Żony górników modlą się, że jeżeli już ich mąż ma zginąć, lepiej by zginął w grupie, bo wtedy przyjedzie premier. Wtedy dostaną dodatkowe pieniądze. Są śmierci wyróżnione i są śmierci zwykłe. Około 4000 osób ginie na drogach. Wtedy, gdy przewraca się autokar, wszyscy o tym wiedzą, ślą pomoc, bo wtedy zginęło 20 osób. Dziennie ginie niewygodnie dla nas około 11 osób w wypadkach. Ta śmierć jest niewygodna dla całego społeczeństwa. Oczywiście ono dotyka bliskich, ale również bliscy widzą tę śmierć w szpitalu. Ona ma swoją estetykę, szpitale, jasne stroje, czystość, ta troska, która otacza chorych. Wraz z dżumą ta śmierć stała się medialna. Zobaczmy, jak to wyglądało 73 lata temu. Na wieści o tym, że ludzie umierają na dżumę, ludność nie zareagowała natychmiast. Komunikat, że w trzecim tygodniu dżuma zabrało 302 ludzi, nie przemawiał jeszcze do wyobraźni. Po pierwsze, nie wszyscy może zmarli na dżumę. Po drugie, nikt w mieście nie wiedział, ilu ludzi w tygodniu umiera zazwyczaj. Miasto miało 200 tysięcy mieszkańców. Nie wiedziano, czy ta proporcja zgonów jest normalna. Jest to ten rodzaj danych, który nigdy nie zaprząta uwagi, mimo ich oczywistego znaczenia, ale brakło możliwości porównywania. Dopiero z czasem, potwierdzając wzrost liczby zgonów, opinia publiczna uświadomiła sobie prawdę. Dziś również śmierć z powodu koronawirusa, przy pomocy koronawirusa, jest tą śmiercią
medialną. Cała Polska w napięciu przeżywa rzeczywistą tragedię ludzi, którzy umierają, bo każda śmierć jest tragedią. Ale te śmierci są wyróżnione. Dzięki temu my ich śmierć zauważyliśmy. Mimo że oczywiście informacje o chorobie towarzyszącej i tak dalej. Nie zauważamy tych 300 osób, które umierają codziennie na raka. Ich śmierć nie jest wyróżniona. Koronawirus, zaraza sprawia, że śmierć nabiera dla nas znaczenie. Ta śmierć spowodowana zarazą jest dla nas jakimś przekazem. Media zajmują się nią być może dlatego, aby nas uczulić na to. Uczulić nas na to, abyśmy zachowywali czystość, abyśmy nie zarażali innych, abyśmy byli uważni, abyśmy byli możliwie jak najmniej roztargnieni. Możliwe, że wraz z tą śmiercią przeżywamy jakiś katarzis, ale wszystkie te informacje, ta stała obecność śmierci w mediach uświadamia nam, że jesteśmy śmiertelni. Czy można się pogodzić ze śmiercią? Śmierć jest w pewnym sensie absurdem, bo jest zaprzeczeniem życia. Równocześnie nie ma życia bez śmierci, więc jest jakby można powiedzieć częścią życia, więc absurdalne nieistnienie jest częścią istnienia. Czy trzeba się na to zgodzić? Tak, trzeba się zgodzić na swoją śmiertelność. Tak, umrę. Być może jutro, a być może za 10-20 lat. Tego nikt nie wie. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest, według Alberta Camus, pogodzenie się ze swoją śmiertelnością. Kolejny cytat. Czy pan wie, że są ludzie, którzy nie zgadzają się na śmierć? Czy słyszał pan, kiedy kobietę krzyczącą nigdy w chwili śmierci? Ja słyszałem i zrozumiałem wtedy, że nie będę mógł się do tego przyzwyczaić. Byłem wówczas młody i zdawało mi się, że moja niechęć godzi w porządek świata. Potem stałem się bardziej skromny. Po prostu nie jestem wciąż przyzwyczajony do widoku śmierci. I dalej. Jednak śmierć ustanawia porządek świata. Może lepiej jest dla Boga, że nie wierzy się w Niego i walczyć ze wszystkich sił ze śmiercią, nie wznosząc oczy ku niebu, gdzie On milczy. Ale to odniesienie moralne, religijne, które ksiądz Alberta Camus, będzie tematem kolejnego spotkania. Wracamy do tego absurdu, którym jest śmierć, perspektywa śmierci, perspektywa choroby, która może się zakończyć śmiercią. Ona dzisiaj jest w większości kończy się zdrowiem, wyzdrowieniem, w zdecydowanej większości. Ale samo to, że ona się zbliża, samo to, że ona zagraża możliwą śmiercią, samo to budzi nasz strach. Jaki jest ten strach? Strach dotyczy tego, co nas zaskakuje, bo śmierć zawsze nas zaskakuje. Ludzie nie umierają już ze starości, chociaż zdarzają się osoby. Mój wujek już mówił, że czas już umrzeć, już się nażyłem, miałem bardzo ciekawe życie, jestem już zmęczony. Umarł we śnie spokojnie. Nie wszyscy mają dar, łaskę. Nie wszyscy mają takie przeznaczenie, aby tak pogodzić się ze śmiercią i umrzeć. W większości walczymy o życie ze śmiercią do końca i przegrywamy tę walkę. I wracamy do strachu. Czym jest ten strach? Strach jest tym, co nas zaskakuje. Dżuma jest tym, co nas zaskakuje. Czytam. Zarazy są w istocie sprawą zwyczajną, tak jak zwyczajna jest śmierć. To jest moje wtrącenie. Ale z trudem się w nie wierzy, kiedy się w nas walą. Na świecie było tyle dżum, co wojen. Mimo to dżumy i wojny zostają ludzie zawsze tak samo zaskoczonych. Kiedy wybucha wojna, ludzie powiadają, to nie potrwa długo, to zbyt głupie. I oczywiście wojna jest na pewno zbyt głupia, ale to nie przeszkadza jej trwać.
Głupota opiera się zawsze, zauważono by to, gdyby człowiek nie myślał stale o gdyby opiera się i zauważono by to właśnie, by to zauważono, gdyby człowiek nie myślał stale o sobie. Zaraza nie jest na miarę człowieka, więc powiada się, że zaraza jest nierzeczywista, to zły sen, który minie, ale nie zawsze ów sen mija. I od złego snu do złego snu to ludzie mijają, a humaniści przede wszystkim, ponieważ nie byli dość ostrożni. I tutaj ciąg dalszy. Nasi współobywatele nie ponosili większej winy niż inni. Zapominali o skromności. Tylko tyle i myśleli, że wszystko jest jeszcze dla nich możliwe, co zakłada, że zarazy są niemożliwe. Nadal robili interesy, planowali podróże i mieli poglądy. Jak mogli myśleć o dżumie, która przekreśla przyszłość, przenoszenie się z miejsca na miejsce i dyskusje? Uważali się za wolnych, a nikt nie będzie wolny, jak długo będą istniały zarazy. Zarazy istnieją i nikt tak do końca nie jest wolny. Według Alberta Camus, pamiętając o tym, powinniśmy również się zastanawiać, powinniśmy się stać skromni. Ta skromność polega na tym, aby planować swoje podróże, wiedząc, że być może kiedyś tego nie będziemy mogli. Mieć poglądy, ale wiedzieć, że te poglądy mogą przeminąć razem z nami. Robić interesy, ale wiedzieć, po co to robić. Strach. Strach przed tym, co zaskakuje, i strach przed tym, co jest nierzeczywiste. O strachu i samotności, o tym, jakie rodzą skutki, co się dzieje, co jest pozytywnego w strachu, co jest złego w strachu, co jest dobrego i złego w samotności, opowiem w następnym odcinku. Zapraszam. Dziękuję.